Mam tutaj antenę Ampro 40 albo na 20 pasmo. No i trochę przewodu. Także zaraz sobie pomierzymy nowym analizatorem. I wykonamy pierwszy pomiar tej anteny Ampro. To jest Ampro 20, Ampro, czyli na paśmie 20 mega. Do tego wykorzystam pierwszy pomiar Panoramic Scan. On nam bardzo ładnie tutaj pokaże na wykresie, jak pracuje. Teraz ustawiamy sobie pasmo 20 mega. Tu mamy gotowce. Zatwierdzamy i naciskamy, żeby nam skanowało. Teraz widzimy, czy nam antena rezonuje. Bardzo ładnie to pracuje. Od pasma praktycznie tu mamy 14.00 częstotliwość do, no tu praktycznie bardzo ładnie idzie do samego końca. 400 chyba, do 14.400. To powinno nam bardzo ładnie tutaj chodzić. W tej chwili SWR jest 2.0 na częstotliwości 380. Sprawdzimy teraz sobie, w którym miejscu antena ma najlepsze parametry. Wydaje się, że to jest to miejsce. To jest 14.100. J jest praktycznie 0, bo to jest 0.1. SWR 1.2. Także jest to bardzo ok. Jeśli byśmy przeszli na 40 mega, 7, to teraz nie będzie antena w rezonansie. SWR jest, no przepraszam, SWR jest na samym szczycie 76, czyli znacznie wyżej niż nam pokazuje. Tutaj po lewej 1, 1,5, 2 i tak dalej, to jest SWR w poziomie. Wyświetlacz tylko jak piórko się dotknie reaguje. Co tu mamy? Też dosyć przyjemny jest tutaj graficznie interfejs zrobiony. Tu coś rysuje. No, ciekawe sprawy. Ok. Może sprawdzę przewód. Przewód ma około 4 metrów. To jest taka fabrycznie kupiona, oryginalna podstawka magnesowa do anten Ampro. Tutaj jest ten time domain. O, już od razu nam tutaj przeskanował. Ponieważ tutaj jest długość kabla, w którą wybieramy 10, 50, 150, 300, on sobie skanuje, ale to jest krótki przewód. Ustawimy sobie na 10. Nie trzeba prosić o jakiś skan dodatkowy. Więc teraz tak, komputer nam pokazuje, że całość przewodu, długość fizyczna jest 3,66 metra. I to prawda, tyle ma. Na samym końcu idzie bolec, no ten wykres do góry, pokazuje, że tu są jakieś problemy, jakaś jest awaria, coś się dzieje. No tak, bo to jest, ten koniec wchodzi w antenę, tam są połączenia i jest strata. Natomiast tutaj przez całą swoją
długość przewodu, nie ma żadnych anomalii, żadnych strat. Jest bardzo ładnie. Dodam ciekawą sprawę, że sprawdzałem, mam przewód 25 metrów, który no tutaj sobie on idzie i wchodzi, tam mam na górze taką antenę, idealnie dopasowana jest na pasmo lotnicze. I ona wychodzi mi z domu na grubym przewodzie. Zapomniałem, jaki flex, chyba coś takiego, włoski przewód, nieważne. I tutaj wchodzi w cieniutki przewód. Po drodze mam jeszcze taką kostkę, która ma pioruny odbierać. No takie bajerki. Wszędzie tam, gdzie jest łączenie, gdzie jest przejście, gdzie zmiana, tu jest pokazane właśnie tymi wykresami. I dokładnie co do metra jest pokazane, że powiedzmy po 8 metrach już jest pierwsze połączenie, po 17 drugie. Jak sprawdziłem, okazało się, że praktycznie co do metra pokazuje. No, byłem bardzo zdziwiony, ale to bardzo. A przewód długości 1,50 m, sprawdziłem, to się pomylił około 3-4 cm. Także to daje do myślenia, że to jest bardzo ładnie skonstruowana sprawa, urządzenie. Nie wiem, co to jest. Większe rzeczy, nie wiem, do czego służą. Pokaż częstotliwość. Tu możliwe, że pokazuje, na jakiej częstotliwości antena została skonstruowana, do jakiej, ale mogę się mylić, więc nie zabieram za bardzo tutaj głosu ani czasu. Na tym ten pasek niebieski to zawiera dwie informacje. W sumie jedną, bo to jest, dotyczy to baterii. Poziom napięcia jest 3,8 V. W procentach to jest 83%. Do 80%, może 70%, ładuje to bardzo szybko, około 1 godziny. Natomiast, aby uzyskać 100%, około chyba 2,5 godzin. Na razie go ładowałem ładowarką od iPhone'a 8. Tutaj jest gniazdo i w to gniazdo wkładamy USB przewód. Ładujemy. Wtedy tutaj zapala nam się w tej dziureczce w głębi zielona dioda. Tutaj producent umieścił naklejkę, na której są adresy. To są adresy pomocnicze, tam możemy znaleźć pomoc. W postaci, to jest w PDF-ie, są instrukcje zawarte, co i jak, do czego i dlaczego. Te cztery wystające śruby, też nie jest to zła propozycja, bo jakby upadł tą stroną na ziemię, to jest jakaś mała ochrona przez to, że one wystają. Aż 200 wyszedł. Trochę to dziwne, no ale jest beznadziejny, jest wer. W takim bądź razie sprawdzimy, jak to sobie radzi na paśmie 70 cm. To jest malutka ta antenka, także nie powinno być tutaj jakichś większych defektów. Przy 430 1,7 całkiem nieźle, całkiem nieźle. Tutaj jest 2,1, też jest jeszcze akceptowalne. Czym mniejsza ta wartość, to jest najlepszy parametr. W tej chwili obserwujemy bardzo ważny parametr mówiący nam ogólnie o jakości złożonego urządzenia i czy poprawnie pracuje, czy jest to urządzenie sprawne. Otóż tutaj mamy pokazane dwa kanały, czerwony i zielony. Dwa kanały, które są odpowiedzialne za pomiary.
całego anteny przez to urządzenie. I no, najważniejsza sprawa to jest tutaj, jak widać, to mag, aby ten czerwony i zielony, te parametry były bardzo zbliżone do siebie, nie były znacznie, żeby między nimi nie było znacznej różnicy. Tak jak teraz jest jak najbardziej ok. Tutaj widać takie filaneczki, one tutaj się ruszają. No, znakiem tego, że tu gdzieś jest w pobliżu jakieś pole magnetyczne, jakieś zakłócenie i tak dalej. I to widmo się wtedy tutaj pojawia. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo jeżeli drastycznie zwiększy się jedna wartość do drugiej, coś jest nie tak. Wtedy trzeba rozkręcić urządzenie, sprawdzić, poczyścić. Może styki są zabrucone, może zwarcie gdzieś. No, w każdym bądź razie jest to nieprawidłowy pomiar i na to należy zwrócić uwagę. To jest właśnie w opcji DSP. Tutaj możemy sobie zmniejszyć. O, tu nam to szybciej się zmniejsza, tu wolniej. Tak samo tutaj po prawej stronie tej kreski zwiększamy. Tak wygląda.